drogie, cudowne, wspaniałe niewiasty. Mam dla was bardzo ważny temat. Ciąg dalszy tamtej pierwszej części z jednym granatem. Teraz z dwoma granatami, czyli tak zwana druga strona medalu. Informuję was, że tak natura stworzyła człowieka, w tym kobietę, że jest maleńka różnica między samcem a samiczką. I ta maleńka różnica tkwi w mózgu. To znaczy, ta różnica, która jest maleńka i tkwi w mózgu, jest większa niż wam się wydaje. I ta różnica polega na tym, że zupełnie inaczej zakochuje się kobieta, a zupełnie inaczej samiec gatunku Homo sapiens. Samiec potrafi zakochać się w ciągu 15 sekund, natomiast kocha żarliwą, trwałą, gorącą miłością. Ta miłość u niego się wolno rozpala, ale potem pali się latami, grzeje latami. Ona potem trwa latami. Ona jest jak pożar, który trudno jest ugasić. U kobiet jest nieco inaczej. Kobieta jest w stanie zakochać się w ciągu jednej cudownej, wspaniałej, niezwykłej, romantycznej, namiętnej nocy. Potrafi się zakochać do tego stopnia, że następnego dnia jest gotowa powiedzieć tak i zamieszkać z tym facetem i stworzyć z nim związek i produkować z nim następne pokolenia Homo sapiensów. Natomiast mężczyzna rozpala w sobie bardzo powolutku ten żar, ale ten żar jest trwały. I teraz przechodzę do clou i do sedna. To znaczy, jak się facet zakocha, to wcale tak prosto się nie odkochuje. Weźcie pod uwagę, drogie panie, że jak facet, jak się mężczyzna, jak się książę z bajki zakocha w was, jak się w tobie zakocha, to wcale nie jest mu tak prosto się odkochać. On potrafi kochać latami. On potrafi kochać dożywotnio. On potrafi cię kochać nawet wtedy, kiedy już nie jesteś taka piękna jak teraz. Kiedy już minęły lata, kiedy twoja uroda została tylko i wyłącznie na zdjęciach, to on cię nadal kocha. On cię może kochać, jak go rozkochasz w sobie, to on cię będzie kochał latami. I druga strona medalu. Drogie panie, nie udawajmy. My, kobiety, potrafimy się odkochać równie szybko, jak równie szybko się zakochujemy. Wystarczy jedna noc z innym cudownym, wspaniałym księciem z bajki i pierwszy książę idzie w odstawkę. Takie jest prawo natury i tego się nie zmieni. Dlatego uważaj, jak rozkochujesz w sobie faceta, to bądź świadoma, że jak się w tobie zakocha, to nie będzie chciał żadnej innej. Na długo i na stałe. Na chwilę może to. Czemu nie? Na chwilę może być. Na chwileczkę może być. Ale na stałe to tylko ty. A na chwileczkę. Ale to będzie przygoda. Przy, przy,
przygoda się nie liczy, u facetów przygoda zupełnie nie liczy i dlatego informujecie. Ja już skończyłem ten filmik, a jak jeszcze tylko oglądasz, to zapamiętaj sobie, co innego jest miłość, a co innego jest zakochanie. Rozumiesz? Kobiety mylą, strasznie mylą miłość z zakochaniem. Faceci tego nie mylą. U faceta miłość to jest jak Bóg, honor, ojczyzna. Jak dom z ogródkiem, jak kopalnia złota, jak lot do gwiazd. A dla nas, dla kobiet miłość to jest po prostu, no, jest po prostu, Ale dla faceta, miłość dla faceta. Nie macie pojęcia, czym jest miłość, bo nie jesteście faceta. Ale jak się któryś w tobie zakocha na stałe, to on w momencie, gdy go rzucisz, to on już nie widzi sensu życia. Dlatego ostrożnie. No pamiętaj, na chwileczkę faceta można wziąć, ale nie rozkochuj go za bardzo. Nie rozkochuj. Na chwilkę, czemu nie?